Powiedzmy, że ktoś podchodzi do nas na ulicy i zadaje nam pytanie ile wynosi sinus kąta pi czwartych? No to jest ten rodzaj pytania, z jakim mieliśmy do tej pory najczęściej do czynienia, czyli ile wynosi funkcja trygonometryczna jakiegoś kąta. No niektórzy z Was na pewno wiedzą ile to jest, a ci, którzy nie wiedzą, to mogą sobie szybko obliczyć. Po prostu narysujemy sobie trójkąt prostokątny, w którym będziemy mieli kąt pi czwartych. I czwartych to jest 45 stopni, czyli ten drugi kąt też musi być pi czwartych. No więc mamy takie same kąty, czyli ten trójkąt jest równoramienny. Jeżeli przeciwprostokątna jest równa 1, no to tutaj mamy przyprostokątne równej długości. Możemy szybko napisać twierdzenie Pitagorasa i znaleźć wartość tego x, czyli tutaj mamy... Jeden, czyli że x kwadrat jest równe 1 2 czyli x jest równe 1 przez pierwiastek z dwóch. Mogę to rozszerzyć, tak żeby mieć niewymierność w liczniku, czyli to będzie pierwiastek z 2 przez 2, Stosunek przy prostokątnej przeciwległej, czyli x do przeciwprostokątnej, czyli do jedynki jest po prostu x, czyli sinus i czwartych to będzie po prostu to będzie po prostu pierwiastek z 2 przez 2. Łatwo jest na to pytanie odpowiedzieć. No dobrze, gdyby nas teraz ktoś zaczepił i zapytał, ile to jest arkus sinus od pierwiastka z 2 przez 2? Ile to jest? Co to jest ten arkus sinus? Byście zapytali. No tego do tej pory jeszcze nie omawialiśmy. No więc arkus sinus to jest taka funkcja, która odpowiada na pytanie. Jaki to jest kąt, dla którego sinus jest równy pierwiastek z 2 przez 2? Czyli inaczej mówiąc, arkus sinus od jakiejś liczby jest równy jakiemuś kątowi teta, no to to oznacza, że sinus tego kąta teta jest równy pierwiastek z 2 przez 2. Czyli pytanie teraz jest odwrotne do tego, które mieliśmy wcześniej. Wcześniej pytaliśmy, jaki jest sinus danego kąta. A teraz mamy daną wartość sinusa i pytamy, jaki jest kąt. Dlatego arkus sinus to jest funkcja odwrotna do funkcji sinus. Pozwala obliczyć wartość kąta przy zadanej wartości sinusa kąta. No więc, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, no to musimy co? Narysować sobie okrąg jednostkowy. Narysujemy sobie okrąg jednostkowy. Układ współrzędnych. Teraz lepiej. Tutaj mamy oś X, tutaj mamy oś Y. I co to jest sinus kąta? Sinus kąta to jest współrzędna Y przecięcia ramienia końcowego kąta z okręgiem jednostkowym. Tu mamy ten punkt przecięcia. No i wartość Y, współrzędna Y tego punktu przecięcia to jest Sinus kąta teta. Jeżeli tutaj mamy kąt teta. Teraz zadaną mamy współrzędną y tego, tego punktu przecięcia. Wiemy, że ta współrzędna y jest równa pierwiastek z 2 przez 2. No to jaki musi być kąt teta? No nie bez powodu wybrałem tę samą wartość, którą tutaj już mieliśmy wcześniej, no bo wiemy, że ten kąt teta może być równy na przykład w tym wypadku pi czwartych. Czyli arkus sinus od pierwiastka z 2 przez 2 będzie równy pi czwartych. Ale to nie jest jedyna możliwa wartość. Zauważmy, że moglibyśmy wziąć na przykład taki kąt. I tutaj również wartość sinusa dla tego kąta jest równa pierwiastek z 2 przez 2. Równie dobrze moglibyśmy wziąć taki kąt, w którym najpierw objedziemy dookoła cały, cały okrąg jednostkowy i dojedziemy znowu do tego samego ramienia. No to to jest kąt, ten tutaj pomarańczowo narysowany, to jest pi czwartych plus 2pi. I sinus tego kąta, sinus pi czwartych plus 2pi, to również jest Pierwiastek z 2 przez 2. Czyli jest bardzo wiele takich kątów. No i to nie jest dobrze, no bo jeżeli chcemy określić funkcję arcus sinus, chcemy mieć funkcję arcus sinus od y powiedzmy. Chcemy, żeby to była funkcja. No to ona nie może mieć różnych wartości. Nie może przyjmować wartości pi czwartych, wartości pi czwartych plus 2pi i jeszcze innych. Czegoś takiego nie, nie możemy mieć, tak? Nie może tak być. No bo to nie byłaby funkcja wtedy. Funkcja jest określona wtedy, kiedy każdemu argumentowi przyporządkowuje dokładnie jedną wartość. No i to jest związane z tym, że funkcja sinus nie jest różnowartościowa. Jest nawet więcej, jest okresowa i te same wartości przyjmuje wiele razy, nawet nieskończenie wiele razy. No więc, żeby znaleźć do niej funkcję odwrotną, to jest zadanie niewykonalne. Nie ma funkcji odwrotnej do funkcji sinus, więc ratujemy się tutaj w ten sposób, że ograniczamy dziedzinę funkcji sinus. Bierzemy sinus teta, ale jedynie dla kątów teta należących do przedziału od minus pi/2 do pi/2. Co odpowiada? ograniczeniu się w okręgu jednostkowym jedynie do tych dwóch ćwiartek do ćwiartki pierwszej i ćwiartki czwartej no i wtedy jak ograniczymy się tylko do tego obszaru no to możemy sinus odwrócić i wtedy jakie są wartości sinusa no wartości sinusa Widzimy, są pomiędzy, bo to jest złożona na y, czyli są wartości sinusa, są pomiędzy minus 1 a 1, czyli sinus theta należy do zbioru od minus 1 do 1. No i funkcja sinus przekształca ten zbiór, przedział od minus pi drugich do pi 2 na przedział od minus 1 do 1, w sposób różnowartościowy. Można zatem określić funkcję arcus sinus, która działa w przeciwną stronę. Czyli funkcja arcus sinus, arcus sinus będzie działała w przeciwną stronę. Arcus sinus będzie działał z przedziału od minus 1 do 1 na przedział od minus pi 2 do pi drugich. Jeżeli tak sobie to zdefiniujemy, to funkcja sinus i arkus sinus są do siebie nawzajem odwrotne. No na koniec zróbmy sobie jeszcze jakiś przykład. Powiedzmy, że ktoś nas pyta, ile to jest arkus sinus od minus pierwiastka z 3 przez 2. No to jak to rozwiążemy? Ile to, ma, ile to będzie? Narysujemy sobie okrąg jednostkowy. Osie układów współrzędnych. Tu mamy x, tu mamy y. No i widzimy, że sinus tego kąta, który, o który nas tutaj pytają, jest ujemny, a więc musi leżeć w czwartej ćwiartce, no bo ćwiartkę mamy do wyboru albo pierwszą, albo czwartą. No tutaj sinus będzie ujemny, bo sinus to jest współrzędna y tego punktu przecięcia. Czyli wiemy, że tutaj mamy minus pierwiastek z 3 przez 2. No i to jest ten kąt, który nas interesuje. No to może narysuję ten trójkąt w powiększeniu. Mamy trójkąt, w którym ta pionowa przyprostokątna ma długość pierwiastek z 3 przez 2, tutaj jest ten nasz kąt Teta, który nas interesuje. No wiemy, że on będzie ujemny, tak? Bo jest w czwartej ćwiartce, jest w kierunku ujemnych kątów. No to przeciwprostokątna długość 1, a co tutaj będzie? Jaka będzie długość tej drugiej przyprostokątnej? No długość tej drugiej przyprostokątnej jest 1 druga, No i to jest kąt typu 30 60 90. To znamy już z poprzednich filmów, a więc wiemy, że ten kąt teta, ten kąt naprzeciwko dłuższej przyprostokątnej to jest 60 stopni, 60 stopni, czyli pi trzecich. No ale tutaj miał być ujemny kąt bo, był, bo sinus był minus piersek z 3 przez 2, czyli ten arkus sinus będzie równy po prostu minus pi trzecich. Na zakończenie możemy pobawić się kalkulatorem i zobaczyć, czy za pomocą kalkulatora dostalibyśmy taki sam wynik. To obliczmy, jaki jest arkus sinus, czyli sinus do minus pierwszej od minus pierwiastka. Z 3 podzielonego przez 2. No dostajemy jakieś rozwinięcie dziesiętne, wynik w postaci rozwinięcia dziesiętnego. No i teraz jak sprawdzić, czy to jest rzeczywiście to samo, co minus pi trzecich? No to obliczmy, ile to jest minus pi trzecich. Ile to jest minus pi podzielone przez 3. Dostajemy dokładnie tę samą liczbę, jak widać. Minus pi trzecich, sinus do minus pierwszej czyli arcus sinus od minus pierwiastka z 3 przez 2, to jest z dokładnością do taką, jaką nam oferuje kalkulator, ta sama liczba. Czyli prawdopodobnie rzeczywiście dobrze rozwiązaliśmy to zadanie. No i widzimy, że te wyniki, które otrzymujemy z kalkulatora, nie niosą dokładnie tej samej informacji, jaką otrzymujemy rozwiązując po prostu tutaj to zadanie za pomocą trójkąta, no bo jak moglibyśmy zgadnąć, że ta liczba, która tutaj jest, to jest minus pi trzecich? No a tak, wiemy, że to jest minus pi trzecich.